Cześć, tu Kinga. Zapraszam Was na mój kanał Ekokreatywna. Dzisiaj na filmik sezonu, czyli filmik o głównych, najciekawszych, najpopularniejszych trendach w tym sezonie 2024-2025 na jesień i zimę. Będę mówić o kolekcjach projektantów, o tym, czym warto się zainspirować, moim zdaniem. Też o takich właśnie największych tendencjach w modzie, które będzie widać pewnie później w sieciówkach, a podejrzewam, że już je widać w sieciówkach. Czym warto właśnie się zainspirować, ubierając się w rzeczy ze swojej szafy? Można oczywiście dokupić jakieś elementy, akcesoria, czy to w second handach, czy z drugiej ręki, czy nawet nowe w sklepach, w butikach, w sieciówkach, jak najbardziej. I właśnie to Wam pokażę, jak zestawiać elementy i ze swojej szafy, tak jak ja tutaj będę robić, i po prostu nowe zakupy w taki sposób, by wyglądać super, żeby wyglądać modnie, ale też ciekawie, bo samo wyglądanie modnie, oczywiście może niektórym to wystarcza, nie mnie, fajnie jest wyglądać też inaczej, trochę tak interpretować po swojemu, interpretować do swojej osobowości te trendy i oczywiście wybieramy z tych trendów, słuchajcie, to co nam się podoba. Nie musicie korzystać z wszystkiego, nie trzeba się ponaubierać każdą rzecz modną, by tylko mieć wszystko modne. Klasyki zestawiane właśnie z trendami są zawsze super i taka szafa jest ponadczasowa i właśnie ciekawa. No, jak dobierać te kolory, te akcesoria, zaraz zobaczycie, będę Wam dawać jakieś tam porady, wskazówki i oczywiście bardzo Was poproszę też o polubienia filmiku i o zasubskrybowanie, było z tym bardzo dużo roboty, nadal jest, jeszcze będzie, no ale to jakby nie o to chodzi, bardzo mi pomagacie swoim wsparciem, polubieniami, subskrypcjami i jestem bardzo wdzięczna, więc proszę Was, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne dla istnienia kanału. No i lecimy, słuchajcie, przez buty, akcesoria oraz ubrania. Moi drodzy, zacznę od kolorów. Kolory na jesień zazwyczaj nie jest to jakaś duża niespodzianka. Jesień, zima, są to kolory zwykle takie bardziej ciepłe. Ubrania są cieplejsze, kolory są cieplejsze, bardziej stonowane niż na lato. Zwykle gamy są ciemniejsze, no i tak jest i tym razem oczywiście. Najmodniejsze odcienie kolorystyczne sezonu. Pierwsza rzecz to burgund i bordo. Słuchajcie, te śliwki zdominowały, naprawdę dużo było tego. Zobaczcie, tam przebitki są i u Chanelu, właściwie u wszystkich dużych projektantów. Będę tam dawać przebitki, to zobaczycie przykłady. Szczególnie one się przejawiają w dodatkach, w skórach, ale nie tylko. Różne akcesoria, szale, no naprawdę tego borda jest dużo. I powiem Wam, że zaraz Wam tu pokażę stylizację właśnie z kolorem bordowym. Jest to trudny kolor, przyznaję. Niektórzy nie używają borda, ponieważ uważają, że postarza, ale wcale nie musimy nosić tego borda przy twarzy i właśnie tak te trendy należy ogrywać, słuchajcie. Jeżeli uważacie, że Was ten kolor postarza, wyglądacie za poważnie, to nie dajemy go tuż przy twarzy. Na przykład jak ja tam mam w jednej stylizacji zestawiony fioletowy płaszcz, czy też bordową kurtkę, niekoniecznie musi to być przeszkodą. Możemy sobie włożyć na przykład do tego szal w innym kolorze, pasującym do naszej cery. Na przykład do borda świetnie będzie wyglądać róż. Idealnie będzie wyglądać właśnie różne odcienie róż, będą świetnie też wyglądać takie specyficzne odcienie niebieskiego, ale to jest dość trudny trend. Szary kolor, wszelkie beże i brązy w różnych takich ciepłych odcieniach też pięknie zgrywają się z bordo i pokażę Wam tu właśnie różne stylówki teraz z bordo. I jeżeli zupełnie nie przekonuje Was noszenie bordowych okryć, to wybierzcie sobie buty lub torebki. Ja na przykład pokażę Wam tu ja bardzo lubię w ogóle kolor bordowy, ale też uważam, że bezpośrednio przy twarzy, na przykład golf, byłby złym pomysłem. Naprawdę twarz byłaby postarzona, kolor twarzy byłby wypity, że tak powiem. Bardzo niewiele typów urody dobrze wygląda w bordo przy twarzy. Więc na przykład plecak ze skóry. Ja mam taki plecaczek, będę go zaraz pokazywać w stylówce. Plecak ze skóry w kolorze bordowym, torebka bordowa, na przykład kopertówka, które są bardzo w trendach. Jak najbardziej. Słuchajcie, buty. Czy to takie właśnie modne teraz butki na obcasie małym do czubka na jeszcze wczesną jesień? Czy na przykład bordowy pasek, który też zobaczycie w stylizacjach za chwilę z następnymi trendami? Czy
trzy buty, które ja mam na sobie teraz i też zobaczycie, są to takie kozaczki z małym obcasem. Właściwie to jest szpilka, może taka średnia, ale może być na małym obcasiku, mogą być to jakieś trapery bordowe. Dużo, dużo bordowych akcesoriów pojawiało się i na wybiegach, i będziemy na pewno je widzieć też właśnie w trendach takich popularnych, w sieciówkach. Także warto cokolwiek mieć bordowego, czy to szalik, czy to właśnie jakąś torebeczkę, koportóweczkę, buty. Będą super trendy. Kolory pastelowe zostają niektóre, na przykład takie zgaszone, odcienie szarości, niebieskiego, różu. Jest tego trochę, powiem Wam, że jest tego trochę. Tymczasem ja pokażę Wam tu właśnie stylizację łączące kolor bordowy z innymi kolorami w mojej wersji. Tu mam taki piękny płaszcz, on jest taki śliwkowy bardziej niż bordowy, ale mam też kurtkę w kolorze bordowym, którą zobaczycie później w trendach ze skórą. Będę łączyć te trendy. Tutaj jest piękny płaszcz, taki nowoczesny, właśnie bardzo modnym teraz kroju. I ten płaszcz na przykład z wielkim szalem i z elementami jakiejś skórzanej garderoby, czy z, na przykład z beżem, czy z różem. Tutaj miałam różowy sweter w jednym momencie, taki wchodzący w taką malinę lekko. Będzie naprawdę pięknie to wyglądało. Jestem oczywiście bardzo ciekawa Waszych opinii, ale zobaczcie, zrobiłam tu nawet kilka zdjęć w ogrodzie, jak natura to łączy, no bo jeżeli w naturze to pasuje, jeżeli różowy z bordowym pięknie wygląda w naturze, to my też będziemy mogli to spokojnie łączyć, będzie to pięknie wyglądać. Wiadomo, że w naturze wszystko do siebie pasuje, ale naprawdę na przykład kolory wrzosów są takie różne, przenikają się i te wszystkie też kolory występują w liściach czasami. Ja na przykład mam takiego klona japońskiego, który właśnie ma takie bordowo-różowawe liście, wchodzące nawet w pomarańcz i żółty. Te wszystkie kolory przepięknie będą ze sobą też w garderobie wyglądać. Także polecam Wam takie eksperymenty kolorystyczne, łączenie tych miękkich, takich właśnie jesiennych barw ze sobą. Jeśli nie pasują Wam te pomarańcze, brązy, to noście właśnie te bardziej w stronę tych różów wrzosowych i wtedy bliżej twarzy one zrobią swoją robotę. Słuchajcie, tymczasem właśnie a propos brązów, no to brązy też królują, jak w ostatnich sezonach zresztą, jest dużo brązów. Ja tu Wam pokazuję najczęściej teraz stylówki takie połączone właśnie brązy, różne takie złociste, ale też i chłodne brązy połączone właśnie z tymi kolorami różowymi, bo mnie same brązy nie pasują. Wygląda w nich źle i skóra robi się żółta, ziemista, więc ja właśnie łączę to z tymi kolorami takimi bardziej różowymi. Tak, no i właśnie różowy to jest jeden z kolorów sezonu, ale nie wersja taka jak była za Barbie, za czasów Barbie, tylko wersja taka soft. Tutaj mam na przykład nową czapeczkę z zakupów, których jeszcze nie widzieliście, ale będziecie widzieć niedługo. Piękną z alpaki czapeczkę w takim właśnie kolorze, jaki jest modny teraz na wybiegach. I zobaczcie tam przebitki tych stylówek z wybiegów z różowym kolorem. Bardzo, bardzo fajna czapeczka. Być może sobie zostawię. I właśnie sweterek, który występował w stylizacji z płaszczem, ale zobaczycie go też solo, jako sweterek po prostu ze stylówką. Przepiękne zestawienie, na przykład z takim karmelowym brązem, z beżem, z bordo właśnie. Mega, pięknie będzie to wyglądać i bardzo Wam polecam. Coś mi się tu wbiło, agrafka, słuchajcie. Agrafka w swetrze. Jeszcze nie zauważyłam tej agrafki pierwszy raz teraz. Na dowód, jak wyglądają pięknie połączenia tych wszystkich pasteli i kolorów właśnie ciepłych i zimnych, to tutaj macie takie rudości z różem połączone w tym swetrze, który nawiasem mówiąc będzie na sprzedaż. Jest to piękny kardigan i będę Wam tam pokazywać stylówkę ze skórzaną spódnicą, jak najbardziej w trendach, i z tym wielkim kardiganem. Długim jest troszkę za duży na mnie. On się super przydaje w stylówkach, ale stwierdziłam, że może ktoś będzie miał lepszy rozmiar, bo na co dzień niestety nie jestem w stanie, jest na mnie o tyle obszerny, że nie jestem w stanie go nosić. No, a propos jeszcze kolorów, no to wszelkie właśnie takie karmele, odcienie, które właśnie licują z tymi beżami, brązami. Tu jest piękna czapeczka też, alpaczka. W takich kolorach. Mi jest w tym źle, więc pokazuję Wam tylko, że jest ona i będzie w kolejnym holu pokazana. Pastelowy róż, taki pudrowy róż w wersji takiej chłodnawej, właśnie jest teraz bardzo, bardzo na topie. A tu Wam pokazuję, jak pięknie wygląda taki właśnie jasny pastelowy róż z bordem. Stylówka, którą miałam zestawioną do poprzednich filmików, ale pokazuję Wam tu, bo naprawdę to jest piękne połączenie, bardzo Wam je polecam.
i będzie też modne w tym sezonie. Można do tego też dołożyć brązy jeszcze, jak tam gdzie nie, gdzie w moich stylówkach to widać. Słuchajcie, tutaj trend właśnie koloru różowego i skóry lakierowanej, bo skóry lakierowane zaraz Wam też oczywiście opowiem o skórach, bardzo modne i też tutaj Wam mierzę tą skórę do innych kolorów zestawioną w najnowszych trendach. Kurteczka oczywiście też jest dostępna dla Was z Top Shopu, praktycznie nowa. No i słuchajcie, takie zgaszone fiolety, jak tutaj mam na przykład żakiet, pokazuję Wam tam oczywiście przebiteczki, zobaczcie sobie jak tam taki fiolet z szarym na przykład. Zresztą fiolet też jest kolorem, który pięknie z tymi wszystkimi kolorami jesiennymi się zestawia, a tutaj żakiecik w małym rozmiarze, to jest taka SK, raczej na dość niską osobę będzie, z cudownym składem, z kaszmirem i z po prostu... Jest teraz też modny, bo teraz już taliowane rzeczy jak najbardziej. Na mnie jest troszkę mały, ale o, taki kolor też jest w tym sezonie na topie. Tak jak mówiłam, już taki niebieski, chmurny, że tak powiem, też modny oczywiście. Jakieś pojawiały się tam akcenty pomarańczu, takie mocne akcenty, które były zestawiane z innymi, bardziej stonowanymi barwami. Ja tu Wam pokażę też sweterek, który posiadam, jeszcze nie sprzedany, bo jedna pani odłożyła go i nie odezwała się później. Piękny beż i właśnie to można zestawiać z takimi spokojnymi kolorami i są takie akcenty w postaci gwiazd. Wełniany sweterek z taką kapuzą, czyli z kapturkiem inaczej mówiąc. Sportowy, fajny, fajny byłby do właśnie takich relaxed, takich na luzie ciuszków, do takiego stylu lekko sportowego i super skład. Także słuchajcie, naprawdę fajne kolory w tym roku są modne. Duży w sumie wybór, dla każdego coś fajnego się znajdzie. Fiolety i bordo tu widzicie też w mojej stylówce, tak jak na przykład w niektórych stylówkach Armaniego były tego typu też zestawienia, tych niebieskich, pięknych. No ja tu zestawiłam, już pokazywałam zresztą to zestawienie, z butami takimi bordowymi, dokładnie, z płaszczem bordowym, albo po prostu tak na luzie. Można też założyć na to ramoneskę bordową, którą też zobaczycie zaraz. I mamy super stylówę w takim bardzo wygodnym, miękkim stylu i w kolorach topowych w tym sezonie. Słuchajcie, idziemy dalej po trendach. I słuchajcie, teraz chyba przejdę chwilowo do trendów butowych, bo chciałam Wam zreferować pokrótce, jakie buty są najmodniejsze tej zimy. Bardzo modnym obuwiem są kowbojki albo buty w stylu kowbojek. Przykłady z second handu, słuchajcie, tam oprócz tego, co zobaczycie na ekranie, Wam pokażę moje. Właśnie, co ciekawe, w tym sezonie niekoniecznie w stylu kowbojskim. Nie musicie mieć jeansów, nie musicie mieć koszul z frędzlami, jakiś w stylu westernowym stylówek, tylko właśnie do normalnej stylówy, takiej współczesnej. Ja tu wiele stylówek będę miała z takimi ala kowbojkami włoskimi ze skóry. Fajne, bardzo, bardzo wygodne, bo ten rodzaj obcasa w kowbojkach jest bardzo wygodny. I właśnie bardzo modne teraz. I pokażę Wam drugie takie prawdziwe już kowbojki. Super, super, super stylowe buciki też będą w jednej ze stylówek. No i naprawdę jest to jeden z topów tego sezonu. Kolejny trend to właśnie botki, albo takie lekko przymarszczone wróciły, albo takie po prostu botki wąskie przy kostce z wąskim obcasem i raczej do czubka. Ale co ciekawe, w tym sezonie wróciły też buty z kwadratowym czubkiem. Było tego sporo, takie buciki są bardzo stylowe, a jeżeli ten czubek nie jest zbyt kwadratowy i taki toporny, to będzie też elegancko i tak z wyższej półki wyglądał. Ja tu mam takie kozaki vintage, które kupiłam w Lumpeksie, oczywiście ze skóry i zobaczcie, właśnie takiego typu kozaki i nie tylko kozaki, bo też niższe buty będą bardzo, bardzo trendy z tego typu czubkiem. Ja tutaj mam te buty takie już troszkę noszone, więc się nie przejmujcie tym, ale właśnie wiele takich butów się pokazuje i ja też te buty w wielu stylówkach Wam i pokazywałam i być może dzisiaj też je zobaczycie. Kolejny trend, oczywiście jak jeszcze chodzi o takie wczesne, wrześniowo-październikowe pogody, to nadal nosimy oczywiście baleriny, nadal nosimy
loafersy i te mokasyny oraz slingbacki, czyli buty z paseczkiem z tyłu, takie bardziej wąskie, kobiece, na lekkim obcasie. Dopóki się da, to nosimy te buty, później się przerzucamy właśnie na kowbojki, na kozaczki. Dalej modne bardzo buty typu takiego końskiego, ale niekoniecznie właśnie kowbojki, tylko takie mocne buty farmerskie, nie wiem jak to nawet tam do końca się nazywa, słuchajcie. Bardzo modne, oczywiście wysokie kozaki i kozaki z takim wyłożeniem na wierzchu, które bardzo ciekawie wyglądają. Powiem Wam, że zastanawiam się, jeżeli trafię na dobrą okazję, czy sobie właśnie tego typu kozaków wysokich nie sprawić, bo są tak oryginalne, niesamowicie moim zdaniem zwracają uwagę i wyglądają też na dość wygodne i praktyczne. Wysokie kozaki w naszym klimacie się sprawdzają, moim zdaniem. Obuwnicze trendy całkiem ciekawie się kształtują w tym roku. Jak chodzi o torby, to modne są bardzo, bardzo duże torby. Ja pokazywałam taką torbę, jaką sobie kupiłam ostatnio, ale pokazuję Wam tu też właśnie przebitki z różnych pokazów. No i wielkie torbiszcza nosimy. Nie dla każdego to jest praktyczne, dla mnie bardzo, bo ja chodzę i na zakupy, i do szkoły, i tam się musi dużo mieścić w tej torbie, takiej na co dzień, więc dla mnie super i ta moja torba tam gdzieś mignie Wam, jest naprawdę ekstra. I raczej się jej nie pozbędę, bo były już pytania, ale naprawdę nie mam takiej, w sumie mam jeszcze taką czarną jedną, bardzo, bardzo dużą, ale czarne rzadko noszę teraz, więc ten niebieski do jeansu na przykład super się sprawdzi. A propos jeansu, to oczywiście jeansowe trendy modne, ale bardzo dużo projektanci takich nietypowych stylówek jeansowych robili, na przykład jeansy lakierowane, jakieś takie katany albo zestawy jeansowe całe, także jest tego trochę. Ja tutaj Wam pokazuję jedną jeansową stylówkę z sukienką i z kowbojkami, tak a propos. Także jest i nawiązując właśnie do butów, też jeansowe buty się zdarzają u projektantów w ostatnich sezonach, więc jest ciekawie. I nawet torebki jeansowe. Nie jest to może jakiś super główny trend, ale jest coś takiego. Drugi super modny typ torebki to jest worek. I pokażę Wam tutaj torebkę, która będzie szczegółowo pokazana w następnym filmie, ale będzie dzisiaj w stylówkach. Worek ze skóry marki Octopus, przepiękny. Takie worki były bardzo powszechne na pokazach. Oraz kopertówka, szczególnie właśnie taka trochę większa kopertówka. To, wiecie co, ja nie jestem super mega fanką kopertówek, tylko ze względu praktycznego. W ogóle mało jest tych crossbody bags, czyli tych torebek takich, wiecie, na długim pasku, które są najpraktyczniejsze do noszenia na co dzień dla normalnych ludzi tak zwanych. I ja Wam polecam sobie kupić kopertówkę, ale która ma pasek opcjonalny, czyli jak chcecie być super modne i zaszpanować gdzieś, no to bierzecie sobie ją do ręki i chowacie pasek. Ale jak chcecie iść na zakupy, chcecie zrobić coś rękami, to po prostu wyjmujemy ten pasek, przewieszamy i to jest super. Jest dużo takich kopertówek. Ja mam tutaj taką moją ostatnio ukochaną vintage kopertówkę kupioną w lumpeksie ze skóry pięknej. Ona do wielu trendów i do wielu rzeczy mi pasuje, zwłaszcza właśnie w sezonie jesiennym. I mamy tutaj, nie wiem, tu mi się coś zgubiła zawleczka albo pękła, nieważne. I taka właśnie jest z tym wyjmowanym paskiem, co jest super, bo po prostu jak potrzebuję, to sobie ją przewieszam i tyle. A pokażę Wam ją w wielu dziś stylówach. No i oczywiście są jeszcze jakieś pomniejsze trendy torebkowe i torebki bordowe są bardzo modne. Jak się Wam znudziła czerń, to polecam Wam w tym sezonie pójść w bordo, a bordo zawsze jest kolorem bardzo stylowym i w sezonach zimowych się często sprawdza, pasuje do na przykład klimatów świątecznych, więc na pewno taka torebka na przyszłość też się Wam przyda. No, czyli torebki i buty mamy powiedzmy z głowy, ale będą się one przewijać tutaj w stylówach. Tymczasem kratka. Oczywiście kratka modna jak zwykle i u Chanel, i u Diora, i u Diora szczególnie, co niesamowicie mnie zainspirowało, bo kolekcja Resort od Diora, właśnie taka jesienno-zimowa, mnie zachwyciła. Ona była chyba inspirowana Marią Królową Szkotów, wydaje mi się. No i tutaj się pojawiło dużo rzeczy, być może zrobię oddzielną stylówkę całą o Diorze i jego kolekcjach na nowy sezon, więc nie będę wszystkiego tutaj opowiadać, ale pokażę Wam kilka stylówek, które mi się bardzo podobały. I w związku z tym też stylówka ze spódnicą z ostatnich zakupów
i z marynarką w kratę szkocką z różem właśnie, czyli mamy tutaj połączenie różu i czerwieni z pasem. Bo i właśnie, słuchajcie, krata to jedna rzecz, a pasy, wszelakie pasy i właśnie kształtowanie sylwetki za pomocą pasów to jest kolejny ogromny trend tego sezonu i właściwie wszędzie się przewijał ten trend. Właśnie, czy swetry z pasami, czy marynarki, czy płaszcze z pasami, sukienki, wszystko praktycznie jest z pasem albo jakimś rodzajem drapowania w talii, czyli nosimy jeszcze oversize'y, takie kroje trochę większe, ale wszędzie te pasy, które nam już robią kobiecą talię i pas moim zdaniem to jest cudowna rzecz dla stylisty, ale też dla Was. Polecam Wam mieć dobrej jakości paski i one naprawdę potrafią zmienić sylwetkę, zrobić proporcje odpowiednie, przesunąć nam talię, wydłużyć nam nogi i robią cuda. Także to jest świetny trend, świetny, rewelacyjny trend, który nie tylko urozmaica stylówy, ale też właśnie sprawia, że możemy wyglądać lepiej w ubraniach, po prostu. Bo nie każde ubrania, szczególnie dzisiaj, nie każde jedno ubranie jest tak super uszyte, żeby po prostu wyglądać w nim ekstra od razu. Także zobaczcie tą moją stylówkę szkocką. Wydaje mi się, że jest super, właśnie duży pas, wyrazisty, zaznaczona talia i torebka w stylu właśnie takim starym, szkockim, Maria Królowa Szkotów. Inne rzeczy nie są w tym stylu, ale tutaj nawiązuję tą biżuterią, jakąś broszką i tymi detalami. Tak zresztą jak też Dior wiele razy w tym pokazie robił. Ale kratka oczywiście też w innych wydaniach, ja tu mam akurat pepitkę, styl biurowy, nawiasem mówiąc, wchodzi bardziej w taliowane rzeczy, marynarki dosyć jeszcze długie, dużo spodni, ale też i klasyczne spódnice, bardzo nawet klasyczne, zwłaszcza u takich klasyków jak Chanel i tacy bardziej tradycyjni, powiedzmy, projektanci. Ja tutaj Wam pokazuję mój Windsor wełniany kostium, do którego też warto dołożyć pasek. Nawet na wierzch, właśnie żeby bardziej unowocześnić, bardziej zrobić tą stylizację trendy, mimo że idziemy do biura, wcale nie musimy wyglądać jak ciocia, klocia, powiedzmy. Słuchajcie, w tym sezonie w ogóle bardzo modne też ciekawe płaszcze, czy to krótkie, czy długie, z fajnymi kołnierzami. Dużo różnych kołnierzy, ja Wam tu pokażę przykłady. Na przykład, ja tu mam taką kurtkę z futra, też właśnie takie futerka różne, co prawda teraz oczywiście sztuczne, ja tu mam akurat naturalną kurtkę z futra, z ciekawymi detalami, z ciekawymi kołnierzami, takimi 3D, różnymi asymetrycznymi, jakimiś sztywnymi, odstającymi. Dużo tutaj było kombinowania z tymi właśnie detalami. Ja Wam tu pokażę tą kurtkę po prostu zestawioną w jakiejś stylówie. Ale właśnie ona ma taki ciekawy kołnierz, podobnie jak w ogóle te wszystkie pelerynki i te wszystkie jeszcze takie elementy odstające od ubrania. Przypominam Wam tutaj na przykład kurtkę, która jest nadal do sprzedania, mam identyczną, tylko ta jest niestety bez kaptura, ta tutaj, w stylu angielskim i ma ona właśnie taką pelerynkę na sobie, słuchajcie. Jest ocieplana od środka, przeciwdeszczowa i jest bardzo trendy obecnie i kolorystycznie i właśnie stylowo. Można ją zestawiać super na przykład z kaszkietem, a kaszkiety to jest też wielki trend, bo w wielu pokazach się pokazywały. Ja tu mam nawet dla Was takie dwa kaszkiety wełniane, piękne, vintage, praktycznie jak nowe. I właśnie takie kaszkiety nosiły modelki na wybiegach. Można nimi sobie zrobić naprawdę bardzo ciekawą stylówkę, ją tak odświeżyć, unowocześnić, dać jej trochę takiego ekstra pieprzyku. Także na przykład właśnie do takiej kurtki, nawet do swetra jakiegoś obszernego, super wyglądają tego typu nakrycia głowy. Wiecie co? I a propos jeszcze tych płaszczy, to dużo było takich nowoczesnych krojów, szczególnie z takimi baloniastymi rękawami. W ogóle te balony i w spodniach, i w górach jeszcze są bardzo popularne. Nie wiem, czy to się przyjmie, ale rękawy ładnie uszyte, takie balonowe, może nie jakieś karykaturalne, że druga szerokość się nimi robi, ale takie, które były troszkę bardziej stonowane, bardzo ładnie wyglądały i kurtka z moich ostatnich zakupów, nadal jest dostępna oczywiście, taka kremowa,
Ma właśnie takie rękawy bardzo modne, tak uszyte lekko balonowo. Wygląda to super nowocześnie i nawiasem mówiąc, kurtka ma 90% wełny, więc naprawdę jest z wysokiej półki. I to jest ta kurtka tutaj. I tego typu kurtki i płaszcze właśnie też są bardzo w trendach. I to też nawiązuje do takiego trendu biało-czarnego, bo pokażę Wam tu stylówkę właśnie z tą nowoczesną kurtką wełnianą, czarno-białą, czyli też dużo tego typu połączeń jest modnych. Tutaj mam czarne skórzane spodnie, skóra to kolejny trend, z kurtką, no i takie właśnie połączenie, czarna torba, do tego kowbojki, nawiasem mówiąc, też były do tych skórzanych spodni u mnie włożone, więc można tutaj właśnie łączyć te różne trendy i się nimi bawić w ten sposób. Także takie te kształty kurtek są na topie. Zwróćcie na to uwagę, a w ogóle większe takie oversize'owe góry, ale właśnie spinane pasami, to jest wielki trend i nawet Chanel ma takie właśnie tego typu stylówy, gdzie przepiękne zresztą kolory tego są pokazane właśnie z pasami i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ja tutaj mam taki żakiet, który mierzyłam i Wam teraz pokażę w stylu Chanel właśnie. Ten żakiet jest dużo za duży na mnie, ale ja sobie go udrapowałam właśnie pasem. No i to jest coś takiego, co teraz się nosi, czyli takie trochę większe jeszcze, ale z paskiem i fajnie dopasowane już w ten sposób do sylwetki rzeczy. Piękny, piękny żakiet z super składem, bardzo Wam polecam, rozmiar LXL. Super materiał, mięciutki. No i słuchajcie, to mi przypomniało, bo to jest taka dzianina bardziej niż tkanina, coś między dzianiną a tkaniną, że te dzianiny są teraz też bardzo, bardzo modne. Ten sezon będzie pod znakiem ciekawych dzianin. Sweter, który Wam pokazywałam, ale w ogóle swetry z jakimiś ciekawymi golfami, ze strukturami, z warkoczami, swetry właśnie spinane pasami. Dużo, dużo tego było. Zobaczcie tu przebitki właśnie z różnych projektanckich pokazów, na przykład właśnie u Chanel były te swetry, nawet bardzo podobny sweter ostatnio kupiłam, już sprzedany jest, taki biały z warkoczami i miałam go i z pasem takim i do spodni, i do spódnicy i można to wszelako po prostu zestawiać i wygląda rewelacyjnie. W ogóle jest to świetny trend, według mnie. Właśnie i dzięki tym pasom te trendy takie oversize'owe są dużo bardziej zjadliwe niż w tych wersjach męskich, które były wcześniej, moim zdaniem przynajmniej, słuchajcie. Skóra. No skóry królują nadal. Łączone skóry, właśnie te błyszczące, tak jak tą kurtkę Wam pokazywałam jesienną, z matowymi, z dzianinami, ze wszystkim w zasadzie i te skóry nadal w różnych wersjach królują. Ja tutaj pokazywałam Wam kiedyś już kurtki, mam dwie bordowe ramoneski, bordowy kolor. Ta jest malutka, ona jest taka XS-ka, z bordowej skóry i druga też w zasadzie jest to rozmiar S, SM może. Troszkę się różnią odcieniem, ale właśnie skóry w kolorze bordowym, to jest hit. Także jak ktoś potrzebuje, jedną pewnie odsprzedam, bo po co mi dwie bordowe skóry, które są obie praktycznie w podobnym stylu ramoneski właśnie. No i skóry też, płaszcze skórzane, spodnie skórzane i powiem Wam, że ja mam troszeczkę jestem sceptyczna co do tej błyszczącej skóry, bo jeden jakiś element jest fajny, tak jak tutaj była na przykład kurtka albo jakaś kopertówka właśnie, albo jakaś spódniczka nawet błyszcząca. Okej, okay, tylko że uważajcie, bo w sieciówkach będzie tego dużo, a no niestety większość sklepów ma bardzo, bardzo słabą jakość tych, bo to są sztuczne oczywiście skóry, rzadko kiedy udaje się kupić z błyszczącej, naturalnej skóry rzecz. Raczej w takiej normalnej, budżetowej cenie to będą sztuczne rzeczy i one będą bardzo nietrwałe i będą przez to też być może wyglądały tandetnie. Oglądajcie te rzeczy, czy to nie wygląda po prostu tanio, bo może tak być po prostu, że te rzeczy będą wyglądać tanio i tak tandetnie. No ale to jest oczywiście kwestia gustu, nie będziemy tutaj oceniać. Tymczasem, słuchajcie, pokażę Wam skórę, którą też mam w sklepie internetowym już teraz. Vintage skóra w pięknym brązie i z takim elementem futerka, o którym teraz zaraz sobie też powiemy. Piękna jakość skóry, pokażę Wam tu, bardzo ładny kolor i też takie rzeczy będą w trendy, to jest taki oversize. Naprawdę fajna rzecz z futerkiem tutaj naturalnym, ona jest spokojnie w L-ce, ale jak widzicie,
na stylizacji można spokojnie nosić też na eskę, jako właśnie taką dużą kurtalę, wygodną, pod którą wszystko się da włożyć. No, bo oczywiście warstwy też nadal modne, szczególnie warstwy z takimi przezroczystymi materiałami, co moim zdaniem w naszym klimacie się średnio sprawdzi, ale jakaś tam jedna przezroczysta rzecz, czy dół spódnicy, czy jakaś bluzka pod spód, która wystaje przezroczysta, nawet i w zimie jest do ogrania, myślę, że to nie jest problem. A propos jeszcze spodni i spódnic. Spódnice bardzo nadal modne maxi, ale były różne długości. Spodnie kuloty nadal nosimy, szerokie spodnie nadal nosimy oczywiście. Tak jak ja tutaj mam na sobie dzisiaj te. Nosimy też cygaretki, modne cygaretki i wąskie spodnie do na przykład jakichś właśnie takich strukturalnych swetrów czy oversize'owych gór z pasami oczywiście. Także jak najbardziej z powrotem, a zresztą nigdy tak naprawdę nie wyszły z mody w praktyce, te wąskie spodnie jak najbardziej, oczywiście jakościowe, oczywiście, że nie jeginsy jakieś z marnego jakiegoś jerseyu, tylko porządne spodnie wąskie po prostu. I pokazuję Wam tam stylówę jeszcze z tym płaszczykiem i z tą spódnicą maxi, którą mam nadal, ale być może mam nadzieję, że niedługo jej nie będzie. Właśnie przypomniało mi się, że też beże w takim wydaniu. Też oczywiście jest to jeden ze stonowanych kolorów modne, więc tutaj mam taką piękną spódnicę na wysoki wzrost w modnych trendach, którą można z wielkimi swetrami zestawiać, czy właśnie z takimi mięciutkimi kurtkami i będzie wyglądała przepięknie na jesień, także to jest coś, co możecie nadal sobie ode mnie zamówić. Pokażę Wam tu też jeszcze kilka rzeczy w trendach oczywiście, spodnie takie właśnie baloniaste, które jednak są o jeden rozmiar na mnie za duże. Pokażę Wam tutaj w modnej, kolorystycznie stylówce. To są M-ki zdecydowanie. Ja jednak troszeczkę straciłam wagi wcześniej już i te M-ki rzeczywiście na mnie wiszą. Piękny kolor właśnie na jesień, który można idealnie zestawiać i z bordo, i nawet z różem. I nawet z różem i słuchajcie, i z czerwienią, mnóstwo możliwości połączeń jest tych spodni, więc bardzo Wam polecam. Mam też drugie M-ki ze sztruksu, w takich, już też długo je mam w sklepie, więc one, cena będzie wyprzedażowa, jak ktoś będzie chciał, to się zgłaszajcie, będzie taka jak z wyprzedaży ostatnich. Takie dzwony, typowo rozmiar M, słuchajcie, z wysokim stanem, jest to sztruks, z lekkim, czyli bawełna z lekkim elastanem. Naprawdę super kolor na jesień. Będzie też idealny do miękkich swetrów i właśnie idealnie można zestawiać ten kolor również z bordem. Będzie pięknie to wyglądało. Także zapraszam Was, kochani. No i tak na koniec, żeby było z pazurkiem, to jeszcze oczywiście trendy zwierzęce są. Zawsze jakieś tam trendy zwierzęce są, mniejsze lub większe. Oczywiście teraz jest to bardzo popularne. Rajstopy we wzór zwierzęcy były wielkim hitem wybiegów. No ja to Wam pokazuję jakieś stylówki właśnie z rajstopami zwierzęcy. Wzorek z kowbojkami, skórzana spódnica i w różnych takich zestawieniach tutaj właśnie z rzeczami, które dzisiaj były pokazywane. Jak najbardziej fajnie można zestawić też z czymś, co jest letnie. Jeżeli macie coś we wzorek zwierzęcy z lata, też możecie to wsadzić do jesiennej garderoby, tak jak tutaj ja jedwabne spódnice użyłam z golfikiem i z rajstopami też w panterkę, chociaż nie bardzo widać tą panterkę na tym nagraniu, no ale z bliska widać, że są to rajstopy w panterkę zdecydowanie. Także jest tych panterek i Wam polecam właśnie chociaż taki jakiś jeden element mieć, chyba że nie lubicie w ogóle wzorów zwierzęcych, no to oczywiście, ale na przykład ja tutaj do rajstop w panterkę dobrałam tylko jeden element, mianowicie kopertówkę, która jest z tym krokodylem i to już nawiązuje trochę właśnie do tych zwierzęcych wzorków. Nieważne, że to jest krokodyl, a tu pantera, ale jest to jakieś tam nawiązanie stylistyczne i właśnie w ten sposób trzeba myśleć. Słuchajcie, może to być torebeczka z jakimś z jakąś panterką też. Całkiem inny wzór niż moja kopertówka. Albo buty w panterkę. Najbardziej. Rękawiczki w panterkę.
Także bawmy się, słuchajcie, tymi trendami, bo trendy te wielkich projektantów są po to, żeby się nimi inspirować. Oczywiste, że te trendy, które nosimy na co dzień, będą bardziej stonowane, będą bardziej znormalizowane jakby. To, co zobaczycie w sieciówkach lub już jest w sieciówkach, jest mniej ekstremalne zawsze. No ale możemy jakimś takim mocniejszym elementem sobie zawsze odświeżyć ten jesienny film. Także mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Oczywiście, że nie poruszyłam, jak mówię, wszystkich trendów. Możecie pisać, co pominęłam. Na pewno jeszcze będą kolejne filmy, w których będę nawiązywać do trendów. A już w następnym filmiku we czwartek zapraszam Was na nowy towar, na długiej. Piękne rzeczy. Właśnie będę mówić też o trendach, oczywiście przy okazji. Piękne rzeczy kupiłam, pokażę Wam właśnie, jak wyglądał ten nowy towar, co tam mierzyłam z nowego towaru z ciuchów Kraków na długiej. Zapraszam jeszcze raz i bardzo serdecznie pozdrawiam. Cześć, kochani!